Dzień dobry, mam na imię Darek Dopierała. Dzisiaj chciałem przekazać kilka informacji dotyczących uczuć, zarówno jak powstają uczucia, na co wpływają oraz jaki jest związek ze strefą uczuciową, emocjonalną w przypadku uzależnień od alkoholu. Przede wszystkim warto wiedzieć, że uczucia są nam potrzebne. Uczucia są przekazem pewnej określonej informacji. Dzięki uczuciom wiemy, co dzieje się w naszym organizmie. Uczucia informują nas o jakiejś niezaspokojonej potrzebie. Nie ma uczuć dobrych ani uczuć złych. Istnieją tylko uczucia przyjemne i nieprzyjemne. Jeżeli uważamy za złe uczucie, na przykład złość, to zwróć uwagę na to, że w pewnych sytuacjach złość jest nam niezbędna. Na przykład jeżeli zagrażane jest Twoje poczucie bezpieczeństwa, czy odczuwanie złości jest dobre, czy jest w stanie pozwolić Tobie na ucieczkę z tej sytuacji. Smutek. Czy smutek jest stanem złym, czy dobrym? Jaką rolę pełni w Twoim życiu? Odczuwając smutek, zwracasz uwagę na to, że czegoś Tobie brakuje, bo zwykle jesteśmy smutni, kiedy czujemy brak. Tak więc podsumowując, nie ma uczuć dobrych i złych, istnieją przyjemne i nieprzyjemne. Uczucia powstają według określonego schematu, zdarzenia, myśli i uczucia. To uczucia nadają koloryt życiu. Jakie to ma znaczenie? Przede wszystkim wiedząc, że najpierw jest zachowanie, następnie są myśli, potem uczucia, na samym końcu pojawia się dopiero etap działania, możemy mieć wpływ na to, co się dzieje dookoła nas. W jaki sposób? Jeżeli widzimy kogoś idącego po drugiej stronie ulicy, jest zmrok, mało widać, światło jest bardzo rozproszone, to właściwie czasami reagujemy strachem. Najpierw jednak w jakiś sposób w naszym mózgu, w naszych myślach powstaje powiązanie pomiędzy widzę osobę, która idzie ciemną ulicą, myślę, może być dla mnie zagrożeniem, albo miałem już takie doświadczenie w przeszłości, że było to dla mnie zagrożenie, powoduje to we mnie jakieś uczucia typu strach, lęk i powstaje zachowanie ucieczka. Idąc w takiej samej sytuacji, kiedy widzimy w ciemnej ulicy kogoś nieznajomego i nasza myśl jest taka, umiem się obronić, albo mam jeszcze 2 metry, żeby dojść do tego miejsca, uczucia nasze są zupełnie inne. Szybciej jesteśmy w stanie zareagować w sposób skuteczny. Jaki jeszcze jest związek pomiędzy uczuciami a zachowaniem naszym? Można powiedzieć, być może znasz sytuację, kiedy jakaś muzyka, jakiś film przypomina Tobie pierwszy taniec z osobą ukochaną, czy pierwsze spotkanie, czy pierwszy wspólnie obejrzany film. Jest to tylko obraz, tylko dźwięk, a jednak powoduje również w Tobie określone emocje. Możemy więc wpłynąć na to, co myślimy, na to, co czujemy, poprzez zmianę punktu widzenia, zmianę myślenia. Kolejna sprawa, o której już wspomniałem, to fakt, że uczucia nadają kolorytu życia. Właśnie uczucia wpływają na to, w jaki sposób my funkcjonujemy. Uczucia zapewniły ludziom przetrwanie. Dzięki uczuciom jesteśmy inni niż wszystkie inne żywe istoty, które żyją na tym świecie. Jakie to ma znaczenie? Przede wszystkim jedno podstawowe. Mamy 3 poziomy życia uczuciowego. Doznania cielesne, złożone stany uczuciowe i stany związane z tożsamością. Na czym to polega? Doznania cielesne są dla wszystkich organizmów żywych takie same, czyli ból, pragnienie, pożądanie. Następnie mamy uczucia, złożone stany uczuciowe. Tutaj w tym momencie już pojawia się element myśli, czyli są to uczucia, które wywołujemy swoimi myślami. I trzeci etap są to uczucia, które są powiązane z tożsamością. Jaki jest ich wpływ? Po czym możemy je rozróżnić? Przede wszystkim mówiąc o uczuciach związanych z tożsamością, z naszym własnym ja, z naszym poczuciem własnej odrębności, możemy je rozpoznać bardzo prosto, bo używamy zwykle wtedy słowa poczucie. Mówimy więc o poczuciu sensu życia, o poczuciu krzywdy. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że uczucia są do siebie w pewnym mierze, w pewnym sensie przeciwstawne. Nie ma takiej sytuacji, że mamy tylko jedną gamę uczuć. Zwykle uczucia mają swój drugi biegun. I tak w przypadku miłości drugim biegunem jest złość, w przypadku radości drugim biegunem jest smutek, w przypadku spokoju niepokój, a w przypadku euforii cierpienia.
Jakie to ma znaczenie? Przede wszystkim możemy mieć wpływ na to, co się dzieje z naszymi uczuciami. Możemy jedne uczucia zastępować drugimi i nie ma, tak jak już powiedziałem, nie ma uczuć dobrych i złych, tylko są nieprzyjemne w tym biegunie jakby negatywnym i uczucia przyjemne, które są po stronie uczuć pozytywnych. To, w jaki sposób postrzegamy świat, w jaki sposób działamy, w jaki sposób działają nasze schematy uczuciowe, poznawcze i zachowania, wpływa na sposób kontaktowania się również uczuciowego ze światem zewnętrznym. W jaki sposób to się odbywa? Przede wszystkim schematy uczuciowe wpływają na odczuwanie i przeżywanie uczuć. Dzięki naszym uczuciom, dzięki kontaktowi z uczuciami, jesteśmy w stanie nazwać swoje uczucia, odczuwać je i przeżywać. Po drugie, wpływają na sposób wyrażania uczuć, czyli w jaki sposób my mówimy o tych uczuciach, przekazujemy na zewnątrz. Wiadomo, że uczucia są sferą taką bardzo trudną do uchwycenia, natomiast bardzo dużo widzimy, jeżeli chodzi o mowę ciała, mimikę twarzy, zachowanie czy słowa. I trzecia sprawa to kontrolowanie i panowanie nad uczuciami. Te trzy punkty będą potrzebne w dalszej części tego filmu. Jest oczywiste, że każdy z nas potrzebuje bardziej tych uczuć pozytywnych niż negatywnych, że wolimy czuć uczucia przyjemne niż mieć do czynienia z uczuciami nieprzyjemnymi. Natomiast tutaj również w grę wchodzi nasz układ nerwowy, nasz organizm. Wspomniałem już o odczuwaniu doznań cielesnych. Mamy w mózgu tak zwany ośrodek przyjemności, który w bardzo dużym uproszczeniu produkuje hormony, między innymi hormony szczęścia, produkuje endorfinę i enkefalinę, które mają podobne działanie jak morfina. Przy czym produkcja tych endorfin jest bardzo indywidualna. U jednego może być większa produkcja, u drugiego może być osłabiona produkcja tych substancji. Nasz organizm działa w ten sposób, tak jak wspomniałem, że produkuje określone, w cudzysłowie, w dużym uproszczeniu hormony szczęścia. W momencie, kiedy nasze zachowanie jest dla nas źródłem przyjemności, na przykład jest to pływanie, ryby, koncert, muzyka, obejrzenie jakiegoś ciekawego filmu, spacer, rozmowa z kimś bliskim, te wszystkie nasze stany zachowania wpływają na uczucia, ponieważ tak jak mówiłem, najpierw jest jakieś działania, potem są myśli i wiążą się z tym uczucia. Jest to taka dosyć długa droga do wywoływania uczuć, dlatego w przypadku osób uzależnionych tutaj zaczyna się pojawiać problem. Alkohol w jakiś sposób wpływa na nasze uczucia. Jakie są najczęstsze przyczyny sięgania po alkohol, przynajmniej te związane ze stanem emocjonalnym? Osoba, która nie ma dostatecznej odwagi, sięga po to, żeby poczuć się pewniej. Osoba, która nie ma śmiałości na dyskotece, również sięga po to, żeby zdobyć tą śmiałość i zatańczyć z kimś. Osoba, która nie może zasnąć, korzysta z alkoholu po to, żeby ukoić swoje uczucia, wyciszyć i żeby spokojnie usnąć. Osoba, która czuje duży lęk, pije, żeby dodać sobie odwagi. Osoba, która boi się bólu, spożywa alkohol. Mamy tutaj więc różne sposoby, do których wykorzystywany jest alkohol. Również jeżeli ktoś czuje się smutny, to za wyjątkiem picia, upijania się na smutno, również alkohol jest w stanie wpłynąć na samopoczucie i dostarczyć jakąś formę radości, wolności i zadowolenia z siebie. Alkohol jest takim środkiem, który bardzo szybko działa. Bardzo szybko poprawia samopoczucie, bardzo szybko wpływa na emocje. Zwróć uwagę na to, że jeżeli mówiłem o zachowaniu, myślach, uczuciach i potem działaniu, to jest to bardzo długi łańcuch. W przypadku alkoholu, alkohol jest pod ręką, natychmiast działa bardzo szybko. Alkohol bardzo szybko jest traktowany przez osobę uzależnioną jako środek do szybkiego poprawienia samopoczucia. Uśmierza ból, jest wyuczonym sposobem radzenia sobie również z emocjami. Jednak alkohol wyłącza uczucia. Długotrwałe ich wyłączenie wpływa potem na odporność w reagowaniu na dane uczucia, na zamrożeniu uczuć, na kontaktowanie się ze swoimi uczuciami. Na czym to wszystko polega? Zwróć uwagę na wykres. Na początku alkohol jest stosowany po to, żeby wprowadzić się w stan pozytywny. Na górze masz euforię, na dole masz cierpienie. Czyli alkoholik stosuje alkohol po to, żeby wprowadzić się w stan euforyczny. Niestety jest to dosyć krótka droga, ponieważ bardzo szybko
alkohol zaczyna być tolerowany dobrze przez organizm, wzrasta tolerancja na alkohol i potrzebne są coraz większe dawki po to, żeby pojawił się stan euforii czy stan zadowolenia. Niestety również jest tak, że bardzo szybko zaczyna się balansowanie między dwoma uczuciami, ulgą i cierpieniem, ponieważ alkohol, zabijając uczucia, skracając tą drogę do naturalnej produkcji hormonów, powoduje, że wahamy się tylko między dwoma stanami. Kiedy alkoholik spożywa alkohol, czuje ulgę. Kiedy trzeźwieje, ma kata, czy ma inne objawy zadstawienia, cierpi. I bardzo szybko dochodzi do tego, że tak naprawdę już nie dostarczamy sobie stanu euforycznego, tylko dostarczamy sobie ulgi. Jest to bardzo trudne do przeżycia przez osobę uzależnioną od alkoholu, ponieważ nie zna ona żadnych innych uczuć, nie potrafi w żaden sposób zapomina o tych innych sposobach na dostarczanie sobie pozytywnych uczuć. Nie chcąc kontaktowania się z ciągłym poczuciem krzywdy, który zwłaszcza pojawia się w momencie, kiedy trzeźwieje, no niestety zamraża swoje uczucia. Pojawia się stan takich uczuć jak pustki, braku uczuć, bezradności. Zagrożone jest odczuwanie, uzewnętrznianie, przeżywanie i kontrolowanie uczuć. A więc to wszystko, o czym mówiłem poprzednio, jest problem z nazywaniem uczuć, przekazywaniem uczuć, a również, ponieważ no, z tym problemem przekazywania uczuć wiąże się ich nagromadzenie, ich wielka akumulacja, powstają zachowania, które są nieadekwatne do rzeczywistości, a więc wybuchy szału, złości, czyli bardzo silne, skrajne emocje. W związku z tym, że one są magazynowane, bo wyobraź sobie czajnik, w którym gotuje się woda. Jeżeli w pewnym momencie po zagotowaniu nie wyłączysz tego czajnika, albo gwizdek z wielką prędkością wypadnie, jeżeli był szczelnie zamknięty poprzednio, albo garnek się przypali. W ten sposób wypala się garnek, wypalają się te uczucia. Trzeba pamiętać, że alkohol w dłuższym okresie czasu jest depresantem, chociaż na początku oczywiście zmienia cierpienie w przyjemność. Zamienia w przyjemności kłopoty i cierpienia. Działa podobnie jak heroina, hamująco, tłumiąco, również na wspomniany już wcześniej ośrodek przyjemności. Wszystko szarzeje. W związku z tym, to co powiedziałem wcześniej, kolory w naszym życiu nadają uczucia. Brak uczuć powoduje, że nasze życie jest jednostajne, szare i w sumie bez sensu. W ten sposób powstaje tak zwany mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Alkohol, który blokuje uczucia, prowadzi do wzrostu napięcia, braku kontroli nad uczuciami, a to z kolei jest przyczyną często nieakceptowanych zachowań, np. agresji. To alkohol staje się najprostszą drogą do regulowania uczuć. To on dostarcza uczuć, a nie wydarzenia wokół nas. Jak wspomniałem, następuje zapominanie o tym, co dzieje się z naszymi uczuciami, zapominanie o tym, w jaki sposób możemy dostarczyć sobie innych uczuć. Tutaj można powiedzieć, że działają jakby dwa mechanizmy. Jeden mechanizm to jest taki, że działa jakiś stresor, który wywołuje silne poczucie stresu, napięcie, a to powoduje potrzebę ulgi, rozluźnienia i sięgnięcia po alkohol. Drugi jakby mechanizm działania to jest, pojawia się kac moralny, poczucie winy, wstyd, z którym bardzo trudno sobie poradzić, następuje pielęgnowanie tych uczuć i znowu jest sięganie po alkohol, po używkę. Ma to bardzo duże znaczenie w tak zwanym głodzie alkoholowym. Zaczyna się życie na bardzo cienkiej linii nad przepaścią, gdzie z jednej strony mamy cierpienie, z drugiej strony mają ulgę. Rozładowanie tych emocji i tych uczuć jest bardzo proste po alkoholu, dlatego alkoholik często sam nakręca się emocjonalnie, manipuluje uczuciami, aby dać sobie pretekst, szansę na utrzymanie kontroli nad emocjami lub ich uśnieżenie. Przy czym stopniowo coraz częściej lęk przed cierpieniem jest silniejszy niż lęk przed konsekwencjami picia. Spada odporność na cierpienie, stabilność emocji. Już coraz trudniej jest o dostarczenie tzw. adrenaliny. Wkrótce też mechanicznie zaczyna osoba uzależniona manipulować swoimi uczuciami. Magazynuje uczucia przykre, urazy po to, żeby mieć pretekst do tego, żeby się napić. Zmienia sobie jedno uczucie przykre na inne, na przykład złość na poczucie winy, czy poczucie winy na lęk. Chodzi o to, że nabieramy takiej umiejętności, właściwie braku umiejętności radzenia sobie z uczuciami i przeżywania tych uczuć.
a alkohol te uczucia znieczula zupełnie. Alkohol, podsumowując, alkohol staje się podstawowym źródłem stanów pozytywnych, uśmierza stany przykre, zmniejsza lęk i życie uczuciowe waha się od cierpienia do ulgi, od lęku do uspokojenia. Na koniec chciałem zaproponować kilka ćwiczeń, w jaki sposób możemy przyjrzeć się swoim uczuciom i ewentualnie zmienić nawet stan uczuć. Zadam kilka pytań. Możesz sobie je zapisać, możesz zatrzymać odtwarzanie filmu po to, żeby sobie odpowiedzieć samemu na to pytanie. Przypomnij sobie sytuację, kiedy intensywnie odczuwałeś jakieś uczucia. Zastanów się i napisz, pomyśl, o czym one cię wtedy informowały. Przyjrzyj się, jaką rolę spełniało dane uczucie. Czy to będzie przyjemne czy nieprzyjemne, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, żebyś odkrył intencję swojego uczucia. Kiedy już to zrobisz, przypomnij sobie całą tą sytuację. Co było tuż przed tym uczuciem? Czy pojawiła się jakaś myśl, czy jakieś działanie? Chodzi o to, żebyś zidentyfikował powiązanie pomiędzy działaniem czy zdarzeniem, myślą, a powstawaniem uczucia. Jeżeli już to zrobisz, to przypomnij sobie i napisz, co zrobiłeś potem, czyli w jaki sposób rozładowałeś swoje uczucia. I na koniec wybierz sobie 3 do 5 sposobów na to, w jaki inny sposób możesz rozładować to uczucie, czy co zrobisz inaczej w sytuacji, kiedy to uczucie znowu się pojawi. Kolejne ćwiczenia będą skierowane do osób, które są uzależnione od alkoholu, albo do osób, które mają skłonności do nadużywania alkoholu. Nie musisz ich wykonywać. Jeżeli uznasz, że są Tobie potrzebne, to oczywiście możesz przyjrzeć się, jak to wygląda u Ciebie. Zastanów się, jakie uczucia zwykle znieczulałeś alkoholem. Czy był to lęk, strach, ból, samotność, nieśmiałość, czy cokolwiek innego. Zastanów się teraz, jaką rolę pełni to uczucie, jaką ma dobrą intencję. Chodzi o to, żeby odkryć, o czym mówiłem wcześniej, żeby odkryć to, co dobrego niesie z sobą uczucie i jaką informację miało Tobie do przekazania. Co innego możesz zrobić z tym uczuciem? Co działa? Zastanów się nad tym. Zastanów się nad tym, jakie czynności, jakie działania ładują Twoje akumulatory, w jaki inny sposób przed sięgnięciem pod alkohol, czy w jaki sposób na trzeźwo, w dobrych okresach swojego życia potrafiłeś czy potrafiłaś doładować swoje akumulatory, zapewnić sobie pozytywne uczucia i produkcję tych hormonów szczęścia. Na koniec jeszcze kilka słów o czym już wspominałem w innym miejscu, czyli w jaki sposób można nawiązać kontakt z własnymi uczuciami. Możesz zastosować dzienniczek uczuć, o czym również znajdziesz informacje na moim kanale. Możesz poszukiwać alternatywnych źródeł przyjemności uczuć. Przede wszystkim jednak powinieneś zaakceptować swoje uczucia. Zrozumieć, że nie ma uczuć dobrych i nie ma uczuć złych. Są tylko przyjemne i nieprzyjemne. Nawet one są potrzebne. Warto tutaj zastanowić się czasami, chociaż to może wymagać kontaktu indywidualnego z terapeutą, nad przeszłością. To, w jaki sposób reagujemy na uczucia, często ma związek z naszymi przekonaniami, które są wdrukowane albo w dzieciństwie, albo w tym wczesnym okresie naszego życia. To znaczy, chłopacy nie płaczą, dziewczynka nie powinna się złościć, oczy i łzy, nic się nie stało. W ten sposób nie nauczyłeś się, czy nie nauczyłaś się przeżywać tych uczuć, przyjmować ich do siebie. To tyle na dzisiaj. Chciałem podziękować za obejrzenie mojego filmu. Zaprosić i zachęcić do kliknięcia subskrypcji mojego kanału filmowego. W ten sposób będziesz otrzymywać na bieżąco informacje o nowych dodanych przeze mnie filmach.